Witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiejszy film jest filmem historycznym niebocentryzmu. Będą kolejne dowody i one wynikają, w ogóle temat tego filmu wynika z paru pytań. Czy któreś z Państwa zastanawiało się, ile było drzew Edenu? No, dzisiaj będziemy mieli odpowiedź, ile jest drzew. Przynajmniej jakąś tam prawdopodobną ilość tych drzew można powiedzieć, ile ich było. Jak ja tutaj trochę nawiązuję do tego filmu, który był wcześniej, poprzedni, jak zwykle wszyscy są zorientowani. No jak widzimy, tutaj jest ogród w Singapurze. Tu też są wszyscy zorientowani o niebocentryzmie, że były drzewa Edenu, no i tak dalej, i tak dalej. Nie? To cośmy mówili. Te zdjęcie myśmy już oglądali kiedyś z ogrodu w Singapurze. I co tu chcemy powiedzieć w tym filmie, w tematyce? Jeżeli mamy dowody na drzewa Edenu, mamy dowody na podziemne ukrycia, mamy dowody na epokę lodowcową, jak ona przebiegała. A więc, jeżeli Hiperborejczycy, a taką nazwę na razie będę używał, oni wyszli z podziemi i zaczęli funkcjonować w nowym systemie, na samym początku tego systemu, a więc nasuwa się od razu pytanie, jaki mieli język, no trochę może już powiedzieliśmy, jaki mieli język, ale jak on się mógł zmieniać i jak go zmieniano na przestrzeni wieków, co było tutaj ważne i dlaczego jego zmieniano. Właśnie cała bitwa o to, jak go zmieniano, jak to wszystko robiono, to będziemy w tym filmie wiedzieć. Znów będziemy mieli dowody historyczne na to, takie można powiedzieć lingwistyczne na ten temat. Natomiast chcemy się też dowiedzieć i dać Państwu taką coś w rodzaju zadania domowego. Co Państwo na to i co Wy na to myślicie, co na ten temat myślicie, ponieważ całość tego materiału jest na podstawie szczępów informacji, które dotrwały do naszych czasów. A więc, jeżeli wyszli z podziemi, to na logikę do naszych czasów musiały być jakieś szczępy tych informacji. A więc oni się jakoś nazywali. Ponieważ pojawiały się wtedy hybrydy, zaczęło się hybrydyzowanie hiperborejskiego społeczeństwa, a więc jakaś nazwa musiała funkcjonować. Ponieważ hybrydy powstawały tu i tam. Całe to społeczeństwo hiperborejskie było hybrydyzowane i mieszane z hybrydami, które się też pojawiały. A więc stąd wniosek, że no, jakoś oni się nazywali i jakoś, i to musiało w jakiś sposób do naszych czasów dotrwać. Po prostu musiało w jakiś sposób dotrwać. I jak to dotrwało? Czy mamy jakieś informacje na ten temat? To Viola tutaj zrobiła odpowiednie przygotowanie. Przygotowała się do materiału bardzo dobrze, moim zdaniem. Państwo tutaj w komentarzach sobie się wypowiecie na ten temat. Natomiast pamiętajmy, jedna generalna zasada. Wszyscy są świetnie zorientowani w niebocentryzmie i tak dalej, w tym, jaka jest nasza tożsamość. I dlatego z tym się non-stop wojowano przez 1000 lat. Albo lepiej. A więc taka była po prostu, taki schemat jest, powiedzmy, z tego filmu. My dzisiaj też pojedziemy geograficznie. My pojedziemy do Paryża, no bo musimy w końcu się dowiedzieć, ile tych drzew Edenu było. Nie tylko w Karkonoszach, gdzieś tam w Karpatach i tak dalej. Także nie tylko w tych miejscach. A więc od razu możemy sobie, że one były równomiernie na całej Ziemi, w środku Ziemi oczywiście, i one się łączyły z pałacem, a więc na logikę te drzewa Edenu były ułożone w sposób symetryczny. To na logikę. Nie? A więc
No, pojedziemy do Paryża. Może się od razu zdziwicie, że gdzie Paryż i tak dalej. No niestety, tam jest pewna odpowiedź. Oczywiście to jest coś, pamiętajmy, że wsadziliśmy w chałubicę pocisk kaliber 152 mm i leci 15 km, a my zbieramy resztki eksplodującego pocisku, który eksplodował. I te resztki, te odłamki my zbieramy. No niestety, jedni tego nie chcą zrobić za nas, ci oficjalni, ci świetnie zorientowani, którzy nigdy tego nie zrobią. Dlatego my to musimy zrobić. Nie ma innego wyjścia. Prawda musi się wyłonić jak okręt podwodny. No i co? Tyle wstępu. Prosimy Violę, żeby nam przedstawiła wszystkie materiały. Prosimy. Witam wszystkich. Tutaj Mariusz wspomniał o tym, że już wiemy, że były drzewa ADN-u. Są dowody na całym świecie odnośnie podziemnych ukryć, drzew ADN-u również. A dzisiaj dowiemy się coś bliżej o pierwotnym języku, którym się posługiwał pierwotny naród i kim był pierwotny naród. Ten z czasów złotej ery. A wiecie, dlaczego się dowiemy? Bo na początku było słowo. I akurat tutaj twórcy Biblii się nie pomylili i powiedzieli nam prawdę. Na początku było słowo. Język pierwotny miał swoją moc, słuchajcie. Język pierwotny, pierwotnego narodu, hiperborejczyków, można powiedzieć, miał swoją wibrację, miał swoją siłę sprawczą. Gdy się coś wypowiedziało tak mocno energetycznie, ponieważ to był język mocno energetyczny, miał na tyle swoją moc i siłę, że słowa potrafiły się zmaterializować. Dlatego ten język był niebezpieczny. Niebezpieczny dla dzisiejszego systemu. I co zrobili nam ci tak zwani okupanci demoniści? Musieli nam ten język ukraść, przekręcić, zniszczyć, gdzieś ukryć. Zapewne ukryć, bo na pewno sobie go przywłaszczyli i z niego korzystają, a nas zostawili z językiem martwym. Język pierwotny żył. Miał siłę sprawczą. Natomiast język, którym dziś się posługujemy, niemniej jednak jest to język podobny do tego pierwotnego, chyba najbardziej ze wszystkich języków, w czasach złotej ery miał siłę sprawczą. I tak, jak nam sfałszowano ten nasz język, język polski? Oczywiście porobiono anagramy, pododawano sylaby, literki, przedrostki i tak dalej. Dla systemu, powtarzam, nasz pierwotny język był niebezpieczny, dlatego musieli go zmienić jego formę, jego kształt, pisownie, litery. O tym to już wiecie, bo mówiliśmy o runach, aczkolwiek ja osobiście uważam, że runy, które są dostępne i się mówi na nie słowiańskie runy, są sfałszowane, ale dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Będziemy mówić o pewnych wyrażeniach, które są bardzo istotne i są materiałem dowodowym. Od naszego pierwotnego języka powstała łacina. Łacina, według mnie, jest to baza do języków okupanta, do języków hybryd. Zwłaszcza tych europejskich. Nie wiem, czy wiecie, że łacina jest w zasadzie bazą, największą chyba bazą do języka włoskiego. I tam jest właśnie w języku włoskim jest najwięcej podobieństw i odniesień do właśnie łaciny. Na przykład podam Wam jeszcze taki przykład, że z języka łacińskiego również pochodzi na przykład język angielski. Tam jest też mnóstwo wyrażeń. Ktoś mi tutaj zwrócił uwagę, że język angielski to jest język anielski. Ktoś tam pewnie się rozpisywał na ten temat.
w internecie. Otóż tak, to jest język anielski. Tylko których aniołów? Upadłych. Można powiedzieć, nie wiem, czy słyszeliście Państwo pogląd o tym, że Rosjanie o tym mówią na swoim internecie, że Rosjanie niedobre swoje dzieci, takie te, które były niereformowalne, które były przesiąknięte złem, wysyłali na Wyspy Brytyjskie. I wiecie, co to były za dzieci? To były pierwsze hybrydy. To byli pierwsze hybrydy pochodzące z hybrydyzacji pierwotnego narodu, który zaraz po epoce lodowcowej wyszedł spod ziemi. I stąd ten anielski język. Ogólnie jest dużo odniesień w angielskim języku do łaciny czy do języka włoskiego. Podam Wam przykład. Na przykład po polsku niewiarygodne to po włosku jest incredibile, a w języku angielskim akurat niesamowite, to jest podobne wyrażenie, incredible. Także tak jak się pisze w języku włoskim wiele wyrażeń, tak jak się mówi w języku włoskim wiele wyrażeń, w języku angielskim się pisze. I tutaj też jest zmyła, żeby te języki jakby nabierały różnych kształtów i żeby były różne formy tych języków. Dlatego w angielskim pisze się podobnie jak we włoskim, a mówi się już inaczej. I teraz chcę Wam powiedzieć, skąd pochodzi nazwa Polska. Nazwa Polska pochodzi od pól, pola. Nie od Polan, proszę nie mylić tych wyrażeń, bo to jest w ogóle socjotechnika i aczkolwiek oni tutaj nie mogli sobie poradzić z tym i musieli o tych polach napisać, ale od razu zrobiono przekierowanie na pola, na role, na pola uprawne. W czasach Złotej Ery Polacy nie potrzebowali, pierwotny naród nie potrzebował uprawiać żadnych pól. A o co chodzi z tymi polami? Z polami jest związane, tak jak tutaj mamy pola elizejskie, patrzcie, to jest obraz niebocentryzmu. W centrum, co prawda, jest to łuk triumfalny i to jest też najprawdopodobniej jakieś odniesienie do zwycięstwa nad pałacem i tak dalej. Nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. I tutaj mamy ile tych dróg? 12. Które wszystkie biegną do centrum. Według mnie, według nas, te drogi są odpowiednikami drzew Edenu. I dlaczego pola? Ponieważ my byliśmy jakby polami energetycznymi. Oczywiście okupanci, demoniści wykorzystali bardzo dobrze nazwę pola, bo pola kojarzą się z pastwiskami, a na pastwisku pasie się bydło. Dlatego obraźliwie na nas mówią bydło, pastwiska i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o pola energetyczne. Cały nasz teren, cała Hiperborea, notabene Hiperborea to jest gwiazda, supergwiazda, hipergwiazda. Stąd nazwa Hiperborea. Natomiast nasz kraj to nie Polska, a pola. Tak jak tu mamy pola elizejskie, tak mieliśmy mieliśmy wcześniej hiperborejskie, a nawet można powiedzieć hiperborajskie. Także nie Polska, a pola. Można sobie oczywiście zerknąć na całą etymologię, można nawet w Wikipedii, słowa Polska, tam jest dużo o tych właśnie polach, o polanach i tak dalej. Niemniej jednak my Polacy to nie jesteśmy Polanie, tylko my Polany, Polany. Ponieważ my żywiliśmy się energią od Ojca Niebocentrycznego. Co jest mocno kontrowersyjne i co sprawiło, że ja akurat
zrozumiałam właśnie te wyrażenia i wydaje mi się, że nasze nazewnictwo prawidłowe, pierwotne, jest bardzo kluczowe, bo pamiętajcie, że zawsze kluczem jest zrozumienie. Nazwa Polak pierwotna to jest Polano. I teraz spójrzcie na bardzo kontrowersyjną, jeszcze Wam tutaj może pokażę te pola elizejskie. Bardzo wyraźnie widać obraz niebocentryzmu. O, tutaj też jest bardzo ciekawy wątek. Rozświetlone centrum tych pól elizejskich z łukiem triumfalnym. Nazwa Polak to prawidłowa, pierwotna nazwa Polano. Pomyślcie sobie rodzaj nijaki, ale zaraz do tego wrócimy, jak sprytnie nam wszystko pozmieniano i pozamieniano. Na razie chcę powiedzieć o tym słowie jako silnym, energetycznym, wibracyjnym słowie, jak ono pracowało przez wiele długich lat, poprzez które, kiedy my mówiliśmy Polano, że wkładamy Polano do pieca, to dawaliśmy jakby zgodę na to, aby przez wieki nas palono na stosach w rytuałach całopalnych i dawaliśmy jakby nieświadomą oczywiście akceptację do tego, aby nas mordowano w tak okrutny sposób. Dlatego ta nazwa Polano jako rodzaj męski, nie nijaki, przetrwała i pracowała, na mocy której demoniści, okupanci robili z nami, co im się podobało, czyli składali nas w ofiarach dla bogini Diany. Tylko w naszym polskim języku Polano oznacza kawał drewna do spalenia, ale ciekawostką jest, że w języku angielskim Polano brzmi log, L-O-G. Jeśli przeczytamy to słowo od końca, to nam wyjdzie gol. I to nie jest przypadek, słuchajcie, bo gol, czym jest gol? Gol to jest w rozgrywce, w jakimś tam meczu, bramka dla którejś ze stron, prawda? Więc to jest też bardzo znaczące, bo to jest to słowo Polano, to jest ciosem dla nas, bo myśmy dali się zmanipulować i myśmy używali tego słowa, na mocy którego nas mordowano, w tak okrutny sposób, powtarzam. I jest to gol w rozgrywce, w grze diabła. Jest to bardzo przykre i mocno wzruszające, że tak właśnie daliśmy się oszukać i tak w perfidny sposób wykorzystywano pierwotne słowo. Nie wiem, czy wy to dostrzegacie, niemniej jednak dla mnie było to naprawdę ogromnym szokiem i jest to bardzo, bardzo kontrowersyjne. I teraz chcę Państwu powiedzieć o tym, o tej grze słów, o tym, jak nas tutaj, o proszę bardzo, jeszcze mamy pola elizejskie, też bardzo pięknie widać. Tutaj, ponieważ nie wiem, czy już wspominałam, ponieważ jest tych dróg 12, prawdopodobnie drzew Edenu też było 12. To tak krótko. O, i tutaj przejdziemy do gry słowami. O, za mocno, momencik. W staropolskim języku, już mocno sfałszowanym oczywiście, niemniej jednak pewne nazwy pozostały. Nazwy imion. Kiedyś mówiliśmy Zbyszko, mamy dzisiaj Zbyszek, Janko, mamy dzisiaj Janek, Darko, Mieszko, to już jest w ogóle jakieś staropolskie imię. Tam niektórzy etymolodzy w cudzysłowie twierdzą, że to od męstwa. Być może, nie będę się w to zanurzać, bo dla mnie to i tak wszyscy władcy Polski to byli błękitnokrwiści, czyli bezkręgowcy. Patrzcie, co oni zrobili. Pierwotnie brzmiało to, powiedzmy, Zbyszko. Oni zabrali literkę O, przestawili K i dodali E. I tak właśnie z naszym językiem robili takie różne przewroty. To odnośnie tego cimcumów,
kiedy to mówiłam właśnie w poprzednim filmie o tym, jak oni poprzewracali, powywracali i tak dalej. Skąd my o tym wiemy, że powinno to brzmieć tak? I prawdopodobnie wszystkie męskie imiona, te takie, nie te nowoczesne, tylko te takie staropolskie, to miały końcówkę O, tak jak Mieszko. Dlatego Polano, słuchajcie. W języku włoskim do tej pory, ponieważ jest to język pochodny od łaciny, w języku włoskim do tej pory się mówi Marco, Salvadoro, Angelo, Mario. Włosi na budowie zawsze mówili na mnie nie Mariusz, tylko Mario. Dokładnie. Mamy słynnego rzekomo Włocha Marco Polo, a ja śmiem twierdzić, że być może to był Polak Marco Polo. Inuzio, no mnóstwo tych imion włoskich kończy się na O i to u nich przetrwało, a nam to, zobaczcie, w sposób bezczelny zabrano. Powtarzam, że słowa pierwotne miały swój wydźwięk energetyczny i to była nasza broń, dlatego trzeba było nam ją zabrać, wyrwać z ręki. Dlatego słuchajcie, Polano to był mężczyzna, Polana to była Polska, czyli ten teren, gdzieśmy mieszkali, gdzieśmy żyli, ponieważ ogólnie pole, chodziło o pole energetyczne, o to, gdzie byliśmy, ten teren, to było pole energetyczne, nasączone energią, a my sami byliśmy jakby biorcami tej energii. Sądzę, że kobieta, rodzaj żeński, to też była polana, pola. Bo tak, była pola Raksa. No nie musisz szeptać, możesz powiedzieć i mi podpowiedzieć. Natomiast Polacy to Polany, nie Polani, czy tam Polanie. Polany, właśnie Polany. Jest taki pogląd na internecie, gdzie się mówi, jest taka pewna kobieta, która mówi, powiedzcie sobie lachy my i poczujecie tą silną wibrację. Tak, powiem Państwu, że jest czuć tą wibrację, jednak lachy my jest to bardzo stare słowo, natomiast nie jest słowem pierwotnym. Słowem pierwotnym to są polany. I powiedzcie sobie właśnie za tym przykładem, polany my, albo my polany, i poczujecie tą wibrację. Proszę sobie to wszystko przejrzeć, przemyśleć. To polano, to jest mocno energetyczne słowo, które przetrwało do dziś i miało swoją siłę sprawczą, o czym mówiłam. Proszę sobie popatrzeć na wszystkie, powiedzmy, jakieś materiały dowodowe. Możemy Państwu etymologię słowa Polska zalinkować, nie ma problemu. Proszę sobie posprawdzać język włoski, język łacinę, język angielski. Zachęcam do tego. I słuchajcie, mówmy o sobie. My, Polany. Mężczyźni, Polano. Kobiety. Kobieta Pola, tak mówmy o sobie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to ma swoją energetyczną moc. Do tego Was zachęcam i ja Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Tak jest. Do usłyszenia.